Prowadzimy gospodarstwo rolne w miejscowości Przytocko. Jest to gospodarstwo o areale 400 hektarów. Uprawiamy 100 hektarów ziemniaków, 100 hektarów rzepaku, 100 hektarów pszenicy oraz 100 hektarów pszenżyta. Gospodarstwo, znaczy jest kilka gospodarstw, bo rodzice prowadzą swoje gospodarstwo, brat prowadzi swoje gospodarstwo i każdy jest o podobnym areale. Gospodarstwo powstało w latach 50., gdzie już dziadkowie zaczęli prowadzić gospodarstwo, później rodzice i tak stopniowo my zaczęliśmy się wdrażać w prowadzenie gospodarstwa. W projekcie rolnictwa zrównoważonego jesteśmy od około 2 lat. Postanowiliśmy prowadzić gospodarstwo w sposób zrównoważony po to, aby plony dobrej jakości uzyskiwać przez długi czas, żeby to były plony jednakowej jakości uzyskiwane przez długi okres czasu. Nie stawiamy na maksymalizację zysków w jednym roku, tylko chcielibyśmy uzyskiwać dobre ceny za nasze plony przez długi okres czasu. Wprowadzamy na przykład systemy, które ułatwiają nam podejmowanie decyzji, na przykład ochronie ziemniaka. Jest to program NECFRY, który umożliwia nam prognozowanie występowania zarazy ziemniaka. Stosujemy w swoim gospodarstwie również elementy rolnictwa precyzyjnego. Stosujemy jazdę równoległą, GPS, wykorzystujemy w maszynach takich jak opryskiwacz i maszyny do nawożenia. Najtrudniejsze było wielość zadań czy papierów, które trzeba było wypełniać przy wprowadzeniu rolnictwa zrównoważonego. Tak naprawdę rolnictwo zrównoważone nieświadomie wiele gospodarstw prowadzi, ale może nie w takim szerokim zakresie, ale większość zadań, które są przed nami stawiane, to gospodarstwa już to spełniają.